wszyscy się zachwycamy, że żyjemy w wolnym kraju, bo żyjemy w wolnym kraju, ale nie wolnym od tych różnych patologii. Tych patologii, o których mam na myśli, że się chcemy być wolni do końca, to wolność wiąże się z godnością. Godnością człowieka, godnością pracownika, a tego niestety w Polsce brakuje. Doskonale wiemy, w jakich trudnych sytuacjach żyją pracownicy, jakie jest w Polsce bezrobocie, jaka jest godność pracownika, który pracuje cały miesiąc, a nie może związać końca z końcem. O to musimy zadbać i to jest testament i przesłanie tych ludzi, tych stoczniowców, którzy zginęli w 70 roku. No z perspektywy czasu widać, że tak, ale do takich rzeczy nie musiało dojść, bo każdy problem społeczny powinien być rozwiązywany w dialogu, a nie z pozycji siły. I dzisiaj też mamy problem dotyczący dialogu społecznego, że rząd rozwiązuje problemy i mówi nam, co jest lepiej, nie już z pozycji siły, dzięki Bogu, ale z pozycji, że rząd wie, co jest lepsze dla społeczeństwa, że wygrywając w niedzielę wybory uważa, że ma mundur i patent na przyszłość, na większość. A my uważamy, że trzeba po prostu rozmawiać, trzeba usiąść i rozmawiać ze społeczeństwem. Czego nie ma dzisiaj nikogo z tutaj? A to trzeba pytać drugiej strony, a nie nas. Tu są ludzie, którzy mają to w sercu, którzy uważają, że tu powinni być, dlatego, że trzeba oddać hołd i pamięć stoczniowcom, a nie dlatego, że tak wypada. Politycy i rządzący się przeważnie pokazują tylko dlatego, że tak wypada. Proszę przyjechać, jak będą wybory do parlamentu i będą uroczystości. Zobaczy pan, ile wtedy jest polityków, ci, którzy chcą wtedy się pokazać, bo chcą kandydować i chcą po raz kolejny oszukać Polaków, żeby na nich zagłosowali, a później przez 4 lata, czy takie uroczystości, czy w ogóle społeczeństwo mają, że tak powiem, daleko gdzieś.